Przechodzimy do tematu dość mocno kontrowersyjnego, u nas w Polsce w ogóle nie rozreklamowanego, to oczywiście alkohole. Jeżeli mówimy o alkoholach, to tutaj nie chodzi mi o to, żeby kupić wódkę i odłożyć na półkę, tylko chodzi o stare wino, stare whisky. Rynek, który za granicą ma się bardzo dobrze, u nas w Polsce można powiedzieć, że go nie ma. Dlatego, ale to też jest aktywo, gdzie jeżeli przejrzymy aukcje światowe, to również możemy znaleźć sobie aktywa w wypadku alkoholów i jest taka duża strona, gdzie można porównywać sobie te kolekcje, wartości kolekcji. Dlatego set tysięcy dolarów czy tam euro za karton alkoholu typu whisky czy wino, to nie robi dużego wow, to są normalne ceny. Natomiast jeżeli miałbym wybrać alkohole a numizmatykę, to znowu wybrałbym numizmatykę. Dlaczego? Dlatego, że monety nie potrzebują specjalnych pokoi, specjalnej temperatury, specjalnego pomieszczenia, które będzie chłodziło, specjalną wilgotność miało i oczywiście nie są tak kruche jak właśnie te szkło, w których jest whisky czy wino. Chciałem pokazać, jak wygląda 100 tysięcy euro zapakowane, to właśnie najlepiej pokazać na filmie. Chciałem Wam pokazać tutaj pakiet monet, które mam obok siebie. Jest to 5 monet, które nie wymagają specjalnych pomieszczeń. Jeżeli tutaj mam schować, zwróćcie uwagę, jak to wszystko ładnie idzie. Chowam, mamy dwie monety, następnie dwie monety, które pakujemy sobie spokojnie w plastikowe torebeczki. Nic się z nim nie dzieje, to wszystko zajmuje. Zaraz to schowam do jednej torebki. I wszystko zajęło bardzo mało miejsca, więc jeżeli miałbym przewozić dzisiaj whisky i alkohol, które warto powiedzieć, i tak to wygląda, to jest cała pakunek, nie potrzeba specjalnych pokoi, nic się nie dzieje. Nawet jeżeli by się zalało, to też by się nic nie stało. Oczywiście jedyna rzecz, która niszczy wszystko, to jest temperatura, ale no do ogniska nikt nie będzie rzucał monet. Kolejna rzecz, brak tego rynku w Polsce. Oczywiście rynek światowy jest ogromny, natomiast tu chcemy wybrać sobie aktywa, które też pozwolą nam na jakąś bezpieczniejszą przyszłość i będą możliwe do sprzedaży za granicą. Monety polskie czy zagraniczne na całym świecie możemy sprzedać. Gwarantuję Wam, że jak się pojawicie z polskimi numizmatami w jakimkolwiek domu aukcyjnym, czy to w Niemczech, czy we Włoszech, czy we Francji, czy gdziekolwiek na świecie, naprawdę przyjmą Was z otwartymi rękami, ponieważ ta numizmatyka jest szeroko zbierana, nie tylko przez Polaków, ale również przez osoby związane z numizmatyką z całego dosłownie świata. Jeżeli chodzi o dalej tutaj wina i alkohole, to warto powiedzieć o jednej rzeczy. Oczywiście wiek. Tutaj w naszym rynku mamy to wspólnego z whisky i z winem, że czym starsze rzeczy, albo inaczej z wiekiem, one starzeją i zyskują na wartości. Jak najbardziej tutaj monety również z wiekiem, wraz ze starzeniem zyskują na wartości. Natomiast tutaj nie potrzebujemy, aby o nie zbyt mocno dbać, ponieważ wystarczy, że mamy zapakowane je w foliowe pudełeczka czy plastikowe pudełeczka foliowe, specjalne flipsy, bądź mamy pudełka drewniane, bądź papierowe. To wszystko zajmuje bardzo mało czasu i tak jak powiedziałem wcześniej, nie wymaga za dużo tutaj pomieszczeń specjalnych i tutaj kontroli nad tym wszystkim. Jest tu znowu numizmatyka.